Siema, tu Matys, a to nowa gierka na kanale, jaką jest Suicide Squad, zabić Ligę Sprawiedliwych. Nowa gierka wyszła w sumie 2 lutego, ja nagrywam to 7 lutego. Odcineczek, jak widać, jest w sobotę. 7, 8, dzisiaj jest 8, nie 7, dzisiaj jest 8. 10 wleci, jest na kanale odcineczek, także fajnie, że oglądacie. I co? Premiera nowej gry, więc trzeba to ograć. Ogólnie włączyłem sobie giereczkę, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, jak to wszystko jest ustawione, bla bla bla. Potem wyszedłem, potem znowu wchodzę i od razu się zaczyna od cinematiku, także oglądajmy sobie ten cinematik w takim razie. Znów. Metropolis. It's the little things that really change a city's vibe. The weather, gentrification, the alien invasion. Task Force X, stop sightseeing and see if you can kill everything in sight. Got it? Hate to say it, but Waller's right. We got work to do. How did you three get split off this time? Hey! Wasn't my fault we got lost! This time? We should meet at the Daily Planet. It is a very central location. Still playing tour guide, Sharky. Love that. I co? Dla niewtajemniczonych, giereczka jest od Rocksteady, czyli studia, które zrobiło Batmany z serii Arkham. I tutaj mamy, gdzieś to oczywiście w świecie DC. Komiks, tam gdzie Batman, tam gdzie Flash i ogólnie to jest Suicide Squad, czyli osobnicy. Dacie mi powiedzieć? Harley. Boomerang. No, Suicide Squad to są osobnicy antyherosi, tak zwani. Którzy zostali zwerbowani przez Amandę Waller i zaciągnięci do służenia w służbie dobra do takich beznadziejnych spraw jak nie wiem, wskoczenie do słońca, nie? I uratowanie ziemi, bo bohater tego nie zrobił, a taki antybohater, którego nikt nie lubi, nikt nie szanuje w tym świecie oczywiście, może to zrobić. Tacy zadaniowi do beznadziejnych zadań. Bohaterowie do beznadziejnych zadań. O. No i ogólnie co? Tu sobie skaczemy, tu sobie chodzimy. Fajnie, jesteśmy gdzieś, nie wiem, na ziemi, która jest rozpiździona. Nie wiem, o co chodzi. Dużo się nie dowiedzieliśmy z tego cinematiku. Można podwójnie skakać. Ogólnie to jest gra do kooperacji, ale niestety nie mam z kim grać. Więc będę grywał sam. Tu się chodzi, tu się biega elegancko. Ten począteczek tak jakieś 3 minuty sobie zagrałem, żeby zobaczyć, jak to wszystko chodzi. Więc tutaj jeszcze potrafię przewidzieć, co się stanie. Można latać plecakiem rakietowym. Oczywiście będziemy mieć do dyspozycji innych antyherosów z naszego składu. Tu mamy Deadshota aktualnie. Możemy grać później Harley Quinn, Sharkiem, Boomerangiem. Kimś jeszcze, ale w sumie nie pamiętam, bo ich jest tam kilku. Jeszcze w ogóle DLC mają być jakieś. I co, walka wygląda tak, że z szczylami. Strzelamy sobie do wrogów, taki shootem. Kurde, jak kliknę, to się turlam. Można przeładować, szybciej przeładować. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Też amunicja. Tu mogę sobie zmienić broń. I ciachnąć gościa, pyk. I pyk. Naciśnij, będąc w powietrzu, by skorzystać z rozruchu, który schodzi plecak rakietowy i pozwoli wygnąć większe odległości. Spoko. Oczywiście nie wiem, czy mikrofon jest dobrze ustawiony, tak? Czy jest niegłośno, czy jest za cicho. Sprawdzimy to w następnym odcinku. I teraz L1. I mogę sobie jeszcze raz polatać. Fajnie.
Dobra. Teraz się tam gdzieś na góry trzeba wpierdzielić. Pik. Pik. I są jakieś kolejni przeciwnicy. Cele wyeliminowane i jest fajnie. Naciśnij, odłożyć granatów i szybko pozbyć się grupy przeciwników, czyli kółeczkiem granaty są walone. Pik, FPS-y mi spadają, nie wiem czego, już są 60 klatek jest. Nie wiem czemu tak było, czemu tak wyglądało. No, tak jak jestem, to nie mogę zabić łatwo. Ale jakoś te ich strzały nie są za szybkie, także luzik. O, zmieniamy postać. Postać rzeczy. Jest i Shark. I am in a tunnel. It only has two exits despite its length. It seems highly inadvisable. Human architecture is fascinating. No tutaj już mamy cięższego zawodnika, jak widać. Udaj się do Daily Planet. Wow, ale wielki. Again? Can't you just look at pictures later? The experience would not be the same, Floyd Lawton. I would never ask you to simply look upon renderings of Atlantis. It must be experienced. I'd kind of prefer pictures, actually. Oh-ho! You dead shot phobia! Nah, that ain't a phobia. Ogólnie fabuła tej produkcji. Wysoki skok. R1 i przytrzymaj. Dobra. W taki sposób. Fabuła tej produkcji skupia się na tym, że chyba superbohaterowie tacy jak Batman, Superman, Flash, Zielona Latarnia się im troszeczkę powaliło we łbie. Aha. Dobra, przeżyłem. No, no, trzeba tam jakoś kurde skoczyć. Huć! A, gitara. Sharp drop. Momentum, gravity and mass in destructive concert. Juhuhu! Przecież szybkie opatanie w powietrzu. Bam! Fajnie, fajnie, fajnie. That would be a splash. Who's been teaching Sharko puns again? Maneuvering through the air has its advantages. Less land dweller refuse. Naciśnij, przetrzymaj. I sobie wykonać powietrzną szarżę 3 razy. Okej. Okay. No tu co, biegnę? Much less resistance than water as well. Excellent. I hungered for more enemies. Czy się pogubiłem, halo? Dobra, ty masz się... Ratatata! Jak fajnie pad wibruje w sumie. Haptyka działa. A, i mogę też normalnie mele nawalać, fajnie. Tu chyba jeszcze... O! Wrogowie wykurzeni! Haha! I will dive deep into combat and control the flow from within their ranks. No, no to już się nauczyłem, że można walić ich. Mogę zrobić tak. I tak! I tak! I tak! Można kombosy fajne sobie szczylać.
ten minigun taki dosyć ciężki. I co to jest, życie? Chyba tak. Oh, I already have a list, but I would love a true Gothamite's perspective. A, i tutaj już byliśmy do trzota. Floyd, mate, you ever taken a vacation that wasn't work? I see Deadshot. Greetings, Deadshot. Where are Harley and Boomerang? Not with you. That's the problem. Boomer, check in. Teraz gramy boomerem, boomerangiem. Ah, what me? Yeah, see, I had to fight off half of Brainiac's army. A, to jeszcze Brainiac zaatakował chyba ziemię i Ligę Sprawiedliwości troszeczkę poharatał na swoją stronę. Ale fajnie, że będziemy mogli zagrać każdą postacią, potem sobie wybrać postać, którą będziemy chcieli grać, tak naprawdę. Moc sprint po... Czci! Spoko. Fajne. Fajne poruszanie się. X przetrzymaj sprint. A tak wręcz. Gdzie są wrogowie? Gdzieś tutaj. Pa. A i maszugan jest się dobra. Fajne. Kurde. Się trochę. Bo tam mi coś mówi, przetrzymaj. X, przetrzymaj sprint. A, dobra, czyli po tym jak rzucę, mogę sobie jeszcze X przetrzymać, żeby zasprintować. Ciśnij w powietrze, bo żeśmy tylko trzy zasięgu. Okej, no to w przypadku innych też tak można sobie zrobić. Tylko krótszy zasięg tego, teleportacji będzie. Myśli L1, trzeba wykonać krótkie zrywy do 3 HZ na kierunku lub do góry, jeśli nie wyda nie wybrano kierunku. Okej. No to będzie to ciężko to zrobić chyba. Coś kurde nie kojarzę. Coś mi nie wychodzi. Dobra, może się tam przybliżę trochę. Dobra, rzucaj, że tam. Okej. Okay. Załóżmy, że coś ogarnąłem. I siema, ludzie. Ah, Boomerang. You seem uninjured despite your supposedly harrowing battles. Did you not see Harley? No, I didn't see her through all the bodies. Hey, House, where'd you disappear to?
Ain't got yourself beat up, have ya? No i nasze Harley. Chyba wiadomo, kim będziemy grać, prawda? Jak wszyscy. No i jest nasza Harley Quinn. Zawsze uśmiechnięta. Hopa, hopa. No jak można by było nie zagrać Harley? Jak jest dostępna? Tylko ona chyba ma najmniej ciekawy skok na linię. Taki, no, to poruszanie się najmniej chyba. Oj, mogę się jeszcze... Tak, Batman w sumie miał. Dokładnie. Jakie nurkowanie! Dobra, co ty masz? Karabinek? A tak wręcz! Z bizbula. Dobra, cel jest tam. Na 10x trzeba przeskoczyć na dnie i trzymać pęd. O, to jak w Spider-Manie troszeczkę działa chyba. No, dzięki gro, że mi spauzowałeś. Ej, i py. I cyk. I hop, sasa. No i dobra, zbliżamy się do punktu zboru. Okej. Okay. Pasek się zapełnia, ma cooldown ta linka, także można sobie cyknąć, popsnąć, cyknąć, tak spokojnie sobie swingować. Siema. There's a big honking group of baddies ready to descend on us like fresh meat at the buffet line. So, who's staying to play hero? Wybierz członka Legionu. Teraz możemy wybrać postać. Oczywiście później będziemy mogli zmienić tą postać, żeby sobie poulepszać, a innymi postaciami, które my nie gramy, będzie grać oczywiście sztuczna inteligencja, będzie nam pomagać. Ale cóż, mamy do wyboru. Harley Quinn, Harley Quinzel, bronie. Jakiś pistolet, karabinek, jakiś minigun, ja tak wręcz ma pałę. Zalecany jest ten gry. Detonatorka. Eksplozje to najlepszy przyjaciel dziewczyny. Strzelanie w biegu, nierozważna w walce, ale szybka na nogach. Pałowanie z bliska i chaotycznie z użyciem obuchu. Dalej mamy King Shark. Nanałe. Bronie to ma jakiego shugana, jakiegoś karabinka i minigun i atak wręcz tą swoją maczetą wali. Zalecany z tej gry artyleria, złotością dzierży ciężką broń, drapieżnik, wyzwolony jako zwinny zwierzęcy awanturnik, przetrwanie, boskie moce, które przyjmują i zadają obrażenia. Dalej jest boomerang, George Harkness, bronie to chyba jakaś snajpererka, karabinek maszynowy, pistolet maszynowy może i shogun, no a tak wręcz to tym boomerangiem nawala. Zalecany z tej gry ładunki. Zawsze przygotowuje się do czegoś wielkiego, bije i ucieka i szybko i nieprzewidywalnie atakuje z zaskoczenia. Dystansowiec zadaje ból nawet na odległość. No i mamy Deadshot, Lloyd Lawton. Pistolecik, snajperka, karabin maszynowy, a tak wręcz po prostu wali z piąchy.
Zalecane jest do gry to bombardier, wznosi się w powietrze i zrzuca ładunki. Celne oko, precyzyjny z wysokości odległości, taktyk zabójczy i użyteczny dzięki swoim działkom nadgarstkowym. No, jakby tutaj nie ma innego wyboru, jeżeli wybrać bumerangę. Nie no, żartuję. Walimy się z Harley Quinn. Później bym się zastanowił nad bumerangiem w sumie, bo takie ciekawe styl gry jego jest, ale... No Harley. Harley Quinn. To należy zrobić po prostu. Odblokowany. Strzał kontry. Make sure they don't get back up. And timing is everything. Okej. Strzał kontry. Możesz użyć naładowanego strzału kontry, aby zakłócić zachowanie wroga. Wrogowie są podatni na kontry w określonych momentach podczas swoich ataków. Każdy wróg ma inną reakcję na kontrę, więc wykorzystaj to na swoją korzyść w walce. Precyzyjnie traf w cel kontry, by zadać kontrę krytyczną, która spowoduje również ogromne obrażenia. L2 strzał. I R1 strzał kontry. Upcio. Wykonaj strzał kontry. I L2. I kontra. Okej. Okej, czyli jak mają takie dziwne na sobie... Łodźcie! Ała! Dobra, kurde, gościu. To tutaj, gdzie to jest? Tam są, nie mają tam obronkę. O Jezu. Za dużo tu sterowania. Strzał kontry. Tylko niech skontruję, no to wtedy mogę strzał kontry zrobić. O, na przykład. Ła. Kto tu jeszcze został? Jest ruch trochę i to jest. Dobra, dziwactwa odparte. To jest taki encounter, żeby się nauczyć tej kontry. No automatic recharge. Every second you spend hiding behind cover is wasting my time. If you want to stay alive, you'll have to fight for it. That means harvesting shield charge from enemies in close combat. Okay, plądrowanie osłon. Strzelaj przeciwnikom w nogi, aż wejdą w stan plądrowanie osłon. Następnie atakuj ich wręcz, aby uzupełnić swoją osobistą osłonę. Plądrowanie osłon jest aktywne, czyli walimy w nogi. Now for my favorite part of shield charging. I atak wręcz. Okej. Okay. Trochę dziwna ta mechanika. Siup. Za dużo tutaj guzików z naciskania. Jeszcze nie ogarnię. Dobra, w nogę. Bum. W nogę. Bum. Osłony splądrowane. Wonder if there's any candy in the lobby. Love lobby candy. Except butterscotch. Too sticky. Dobra.
Zmierz się z wrogimi siłami. Propaganda arm of capitalism. Nice lobby. Very old money yard deco. Would have been real nice if they'd ever given me press outside a Joker, though. Even my best solo work was just a setup to his punchlines as far as they were concerned. Yeah, well, ain't nobody calling me a sidekick now. Least of all this place. Harley wyzwolona od Jokera wreszcie. Aha. Hey Waller, skull ship's honked off at us. Over. All of you, move to the objective. The Prometheum shield is up, but it won't last forever. Reminds me of a Sunday morning back home. Yes, the nostalgia of an active war zone. During the hammerhead conflicts of my youth. No, no, focus, people. Those shark fights do sound pretty cool, though, big man. Move to the engagement zone, Task Force X. Dobra, idziemy do strefy starcia. Mogę to przeładować, mam przeładowane wszystko. Dobra, no i teraz mamy naszą drużynę, która gra komputer, oczywiście. A my się hopsamy dalej. Walimy. Stawaj. Wszędzie są, wszędzie są. Ała. Jezus, oni są naprawdę wszędzie. Więc trzeba się powoli ich wszystkich pozbyć. Jezu, bujam się na linii. Tutaj strzelam, co się dzieje? Dobra. A mam ich po prostu wszystkich zabić, tak? Tak mi się wydaje. Tam coś nawala. Helikopter. Ład, nie nawalają. Ja spadam. Nie chcę spadać. Tam, gościu. Dobra, dawaj któregoś muszę w nogę walnąć. Żeby sobie osłonę naładować. Dawaj do góry. A zmień broń, nawalaj z tego. Jezus Maria, co się tutaj dzieje? 35 sekund jeszcze, dobrze. Słonki! Życie! Ała! Dobra, trzeba troszeczkę górę. Mieć... Gdzie jest evac point, ty powiedz. Coś mnie wali. Tam gdzieś, dobra. No to wydupiamy, wydupiamy najszybciej jak się da.
O, posąg Spidermana. Z parku na Superman. Siedem dni temu. Czyli się dowiemy, co się stało, że to tak wszystko wygląda tutaj i skąd ten bryjniak się wziął. My name is Amanda Waller. I am the director of Argus, a division of Homeland Security you've never even heard of. But we've heard of you. And I'm here to make you an offer. You're tenacious as junkyard dogs. Desperate. Hungry. You know how to survive. Now that might make you the kings and queens of Arkham, but outside these walls, the world's forgotten about you. And you're going to spend the rest of your lives picking maggots out of prison meatloaf. I could change that. I could be your way out. A chance to do some good. And hey, Harley Quinn, Arkham Gazette. Just a quick question. What's with the frickin' shark? I would be happy to introduce myself. That won't be necessary, King Shark. This is a microbomb injector from our friends at LexCorp. Stick it in your target's neck, and it's good night. You want this to be where you take your last breath? No? Then help me. I only need one of you. As for the other three, you're dead already. So, show me what you got. So, sorry. So, makes sense Waller would want the world's deadliest assassin in her pocket. I don't know what she wants the rest of you for. Knowing Amanda Waller, it is nothing good, in my experience. What the heck is your experience? And what's a fish doing in Arkham? You got mental health issues, Shark. Generalized anxiety, but I was brought here from my home. The ocean? Bell Rev Penitentiary. Can you all focus for one damn minute? This is clearly a trap. Any of us touch that thing, none of us is getting out of here. Ah, the prisoner's dilemma. What's the bloody dilemma? This prisoner wants out. Come on, Captain. You just got here. I've been inside 5 freaking years. Feels like I've been stuck in this conversation for 5 years. Can we please... Oh, so sorry, Deadshot. Are we interrupting your being strapped to a gurney? Isn't Deadshot supposed to be white? Aren't you supposed to be shutting your damn mouth? Kangaroo-looking ass. Because you are Australian. Okay, so are we gonna do the murder each other thing or what? Because I'll be straight with you. I'd kill anyone to get out of here. I'd kill you. I'd kill myself. Nobody's killing anybody.
If no one goes for the bomb, Waller comes back in here, sees she's not dealing with four screw-up psychos. We all get out. So then we do nothing. Excellent. I have grown quite skilled at... Enjoy your nothing, idiots! Maybe you should have spent less time in brain class and more time learning how to pick locks. Because it looks like Captain Boomerang... If you want trouble, you got it. You said you've been thinking, I just thought it. Well, if you're looking, you know where I'll be. It's the last place that you might have seen me. The shark's right. She played you all. You played yourselves. Welcome to Task Force X. No to szczerze się świetnie zapowiada ta gierka. Może być śmieszny. Planning on picking up a bunch of liabilities in Arkham. Ah! Oh! There's something in my ear! Did one of you bastards inject something in my ear? In-ear CIC comms. Bet we can hear your bullshit wherever we go now. You guys are making a girl miss solitary. Still, sure is nice to be out of Arkham. Thanks, douchebags. Well, we could have started a riot like normal people. But no! Everyone's a backstabber! It was a test. A mind game. I do not know if we passed or failed. Well, four exploding heads are better than one. Where are we going, and who are we killing? They geared us up to take on an army. Wait. Is that big dropkick driving the flaming train? I am not. I have never traveled by train before. Ah, brilliant! You jinxed it! This ride's like the Aussie. It's old and it stinks! Joke's on you, love. I'm not that old. Sharkman, pull that brake lever. Guys! I thought working together would be a train wreck, and you do not disappoint!
stupid asshole train! Stupid brain bombs! Stupid deal! Hey, hold up, big man. What is it? Can you feel that? Feel what? Is this a trick? Old school. Guess Miss Off the Books got something to tell us. Or she made us a mixtape. Congratulations, Task Force S. If you're hearing this, at least one of you made it to the area of operations alive. Thanks to the Shack. Silence, Australian. Comms don't function that deep underground. So this tape will have to suffice. Here are your objectives. Here we go. Each of you has a C4 charge in your equipment. Use all of them to detonate the old station schedule wall. Go through. Get to the roof of the building you find. Establish comms with me. Way to micromanage, lady. Task Force X, these are your orders. Ignore them, split up, or piss me off in any way, and I pull the trigger on the micro-bombs you so helpfully implanted in one another's skulls. If you survive, we'll speak again. Waller out. No dobra, to już mamy zarys historii, co mamy zrobić. I o co tu chodzi? Znaczy nie wiem, co chodzi, co się stało na początku tym, z tym bryniakiem, ale... Jesteśmy Task Force X i musimy podłożyć bomby. Także cóż, tutaj sobie mogę zakończyć odcineczek. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i nie gadajcie mi tutaj postaci. Trzymajcie się, na razie i pa pa.